Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszamy na kolejny unboxing, który Wam obiecaliśmy. Jest coś ze świata Star Warsów. Jest to coś nietypowe, ponieważ nie jest to związane typowo z grami, tak jak ma to miejsce zawsze na naszym kanale. Tym razem mamy dla Was hełm naszego słynnego łowcy nagród z uniwersum Star Wars, słynnego Boby Fetta. Pozwólcie, że otworzę i zajrzymy, jak on wygląda. I zobaczcie to cacuszko. Piękna sprawa. Teraz na chwilę porozwodzimy się nad nim, zanim pokażę Wam coś jeszcze. Zobaczcie, hełm jest w skali 1:1 i wydaje mi się, że wcisnę na niego swój globus. Zrobił mi test. Tak jest, pasuje, jest spoko, jest wygodny. Teraz jak już mam na sobie, spójrzcie na to piękne czarne poszycie. Jest tak jak w oryginale. Wy nie widzicie mnie, ale ja widzę Was. Ok, na co chcę zwrócić uwagę. Zobaczcie, hełm jest, ma zrobione tutaj oznaki zużycia, tak? Tu mamy jakąś dziurę po kuli, którą prawdopodobnie oberwał, tak? Wszędzie jest, tu jest troszeczkę, brakuje farby, tu jest troszeczkę brudny, tak? Że jest jakby on używany, tak? Więc jest to też bardzo fajnie zrobione. Co jeszcze? Zobaczcie, środek. Środek hełmu też ma dość sporo tutaj detali. Mamy tu w środku takie mięciutkie gąbki ze skóry, dzięki temu przyjemnie się go nosi. I w ogóle jest tutaj taka uprząż specjalna. Bardzo fajnie. Mało tego, w środku jest nawet mechanizm do regulacji na głowę. Więc nawet na taki wielki czerep jak mój wchodzi on bez problemu. Ok, słuchajcie, ale to nie koniec. Teraz coś, co jeszcze mam do niego. Mianowicie antenkę z celowniczkiem. Teraz po szybkim montażu, zapewne szybkim, chyba że się rozpadnie po drodze w moich rękach cudownych. Ok. Chyba udało się, wszedł na miejsce, przynajmniej tak mi się wydaje. Ok, nasz hełm jest teraz w pełni złożony i postaram się zaprezentować jego pełne właściwości, ponieważ on ma również funkcję elektryczną. Sprawdźcie razem ze mną. Zobaczcie, po założeniu go na głowę naciskam magiczny guzik, palą się już lampki polowania i szukania detektorem, ale żeby w pełni działało, trzeba go jeszcze otworzyć. I teraz mogę polować. Tak jak typowy łowca nagród. Tylko jest jeden problem w polowaniu w tym hełmie. Problem jest taki, że żeby widzieć coś przez ten wizjer, musiałbym mieć oczy na wysokości uszu. Nie wiem, wydawało mi się, że mam dość dużą głowę. Niestety ten hełm, ten wizjer jest za szeroko według mnie. Powinien być zdecydowanie bliżej. Ale zobaczcie, tak się prezentuje w pełnej okazałości. Moim zdaniem wygląda świetnie. Nie jest może jakoś super wygodny, ale myślę, że każdy znajdzie w nim swoje zastosowanie. Obejrzyjcie nasz króciutki filmik z naszego zastosowania, jakie wymyśliliśmy dla tego hełmu. Ogólnie hełm polecam, jest fajnie zrobiony, świetnie wykonany i daje radość fanom Star Warsa. Kto nie lubi takiego hełmu Boba Fetta? Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek. I oczywiście tradycyjnie na koniec, co będzie w przyszłym odcinku. A w przyszłym odcinku mamy dla Was recenzję pada Cosmic Red. Zapraszam do obejrzenia tego materiału. Cześć!